Witam wszystkich. Dzisiaj w takiej nietypowej scenerii, ale chciałem odnieść się do sytuacji na granicach i podpowiedzieć Wam, którędy można jechać. Zapraszam. Właśnie wróciłem z Niemiec. Byłem u lekarza i chciałem opowiedzieć o sytuacji, jaka jest na granicach. No więc na granicy nic się nie dzieje. Ani po polskiej, ani po niemieckiej stronie nie ma nic. Przejeżdżałem przez dwa przejścia graniczne. Specjalnie pojechałem małym przejściem do Niemiec i wróciłem przez Lubieszyn do Polski. Przejechałem odcinek w okolicach 30 km od granicy i wróciłem, gdyż mi tylko tyle było potrzebne. I na tym odcinku spotkałem jeden radiowóz, który praktycznie można powiedzieć zawsze stoi w tym samym miejscu. Nie ma nic na granicy, ani kontroli, ani korków, nic. Jestem na granicy, na bardzo małym przejściu. I jak widzicie z tyłu za mną, nie ma żadnej kontroli, nic. A co do przejść granicznych? W okolicach Szczecina mamy dwa główne przejścia graniczne, czyli Kołbaskowo-Pomelen i Lubieszyn-Linken. Ale są też mniejsze przejścia graniczne, o których dużo osób nie wie. Pierwsze przejście graniczne, o którym mogę wspomnieć, i tutaj umieszczę zdjęcie, to jest w okolicach Dobieszczyna. I ono prowadzi do miejscowości Egesin. I drugie przejście graniczne, które można wspomnieć, to jest przejście graniczne w okolicach miejscowości Warnik. I ono prowadzi do miejscowości, której nie pamiętam, ale umieszczę Wam tutaj mapkę, jak tam dojechać. Jeszcze oczywiście jest przejście na Rosówku. I oczywiście jest jeszcze przejście w zachodniopomorskim jeszcze w Gryfinie do miejscowości Meszelin. I polecam Wam korzystać z tych przejść, jak nie będą zamknięte, aby nie stać w tych kotłach, które się tworzą na Lubieszynie, na Kołbaskowie, aby normalnie przejeżdżać. W Lubieszynie i nie ma żadnej kontroli. Tutaj za mną jest normalnie plac taki, gdzie kontrolują przy wjeździe. Widzicie w tej chwili niemiecką stronę, a teraz za mną jest polska strona. Nie ma nic, żadnego radiowozu, żadnego nic. Byłem w Pasewalku i te 30 km, które jechałem, tu stał jeden radiowóz, a on tam zawsze stoi, można powiedzieć. Nie było żadnych kontroli, żadnego nic. Nikogo nie ściągali.